Dzień dobry, kochany. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy powinnyśmy zacząć od masy, czy od redukcji. To pytanie ogólnie pojawia się bardzo często, zazwyczaj u osób początkujących, jednak są też osoby ze stażem treningowym, które nadal nie wiedzą, w jaką stronę tak naprawdę powinny iść, są gdzieś po środku, może dlatego, że nie za bardzo wiedzą, jakie są ich dokładnie cele lub nie wiedzą, na czym powinny się w pierwszej kolejności skupić. Dlatego ten film podzielimy sobie właśnie na dwie jakby grupy, czyli osób początkujących, od której zaczniemy, i osób średnio zaawansowanych, powiedzmy, lub osób po prostu, które już jakiś tam czas ćwiczą. I odpowiem sobie na pytanie, co powinnyście wybrać, czy masę, czy redukcję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam w tym pomoże. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, tutaj w większości wypadków jednak redukcja będzie lepszym wyborem. Jednak rozgrupujmy to sobie, rozdzielmy to sobie. Jeżeli macie parę kilogramów do zrzucenia, typu 2-5 kilogramów chcecie po prostu zrzucić. Jeżeli macie zbyt dużo tkanki tłuszczowej, to ciało jest takie troszeczkę obwisłe, nie jest jędrne, ma celulit, jest tego po prostu tłuszczyku za dużo, wówczas no oczywiście redukcja będzie odpowiednim wyborem i tego się powinniśmy trzymać. Już mówię dlaczego. Dlatego, że po prostu, nawet jeżeli mamy tylko te 2 kilo do zrzucenia, wiecie, takie przysłowiowe, żeby gdzieś tam się poprawiło, to jeżeli jesteście osobą początkującą, która dopiero zaczyna treningi siłowe, to po pierwsze, na redukcji bardzo szybko zobaczycie te efekty, czyli bardzo szybko stosunkowo do masy zobaczycie te pierwsze efekty, zgubicie te parę kilo, na których Wam zależy, tym samym utrzymacie tą motywację, będziecie mieli motywację do tego, żeby dalej gdzieś tam się rozwijać w tym treningu, progresować i tak dalej. Dodatkowo redukcja nie wymaga od Was takiej świadomości ciała, świadomości samego treningu. Tutaj jest ogólnie redukcja jest zdecydowanie prostszym procesem w stosunku do masy. Nie wymaga od Was znajomości tak perfekcyjnej, znaczy może nie tyle, że perfekcyjnej, odpowiedniej techniki. To jest właśnie okres, w którym możecie się na spokojnie uczyć techniki wykonywania ćwiczeń, poznawać trening siłowy, poznawać swoje ciało, uczyć się pracy tym ciałem. Natomiast jeżeli chodzi o masę, to tam już po prostu trzeba mieć jakieś tam podstawy, po prostu, bo spożywając dużą ilość kalorii, mając źle dobrany trening, no to po prostu te efekty gdzieś tam mogą się rozjechać w czasie lub po prostu może ich nie być takie, jakbyśmy oczekiwali, tym samym motywacja nam znacznie spadnie. Dodatkowo osoby początkujące w okresie redukcji są w stanie budować przy odpowiedniej diecie masę mięśniową, więc tutaj wychodzi nam trochę taka rekompozycja, gdzie gubimy tkankę tłuszczową, jednocześnie budując masę mięśniową. To jest cecha typowo u osób początkujących, dlatego bardzo warto i fajnie ją wykorzystać właśnie w tym pierwszym jakby etapie, kiedy zaczynamy naszą przygodę z siłownią. Oczywiście etap, kiedy zmagamy się z nadprogramowymi kilogramami w postaci 10-20 kg lub no coś w tych granicach, po prostu jest ich więcej, mamy nadwagę lub otyłość, no tutaj bezapelacyjnie oczywiście redukcja. Masę u osób początkujących natomiast polecam w momencie, kiedy macie rzeczywiście bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, że mięśnie już przebijają nawet, mimo że ta masa mięśniowa nie jest duża, to gdzieś tam mięśnie przebijają, żyły przebijają, kiedy macie stwierdzoną po prostu niedowagę lub macie właśnie problemy z, no właśnie na tym polu, że macie jakieś zaburzenia odżywienia typu pierwsze początki anoreksji, pierwsze początki bulimii, to oczywiście też tutaj wchodzi w grę psycholog, bo bez tego się nie obędzie, ale tutaj powinna być masa chociaż taka delikatna, żeby podbijać delikatnie te kalorie, przy tym ćwiczyć, żeby powiedzmy to przekuwało się na lepsze, na nasz lepszy wygląd, na poprawę naszego samopoczucia wówczas, bo jeżeli mamy już takie zaburzenia, to wynikają one z obniżonego poczucia własnej wartości, czy też po prostu tego, że się czujemy źle w swoim ciele. Trening siłowy połączony z przybraniem masy mięśniowej wówczas poprawi jakość tego ciała, poprawi jego wygląd, no i pomoże nam lepiej zaakceptować siebie i wyjść po prostu z tych początków choroby. Mówię tutaj o początkach, dlatego że jeżeli jest to już zaawansowany stan lub rozwinięte po prostu troszeczkę już tak, wiecie, zagłębicie się już w ten stan chorobowy, no bo to jest stan chorobowy, zwłaszcza do naszej głowy, no to wówczas głównie tutaj praca z psychologiem, z lekarzem jest wskazana, jak najszybsze po prostu przybranie na wadze. Jeżeli natomiast jesteście szczupłe, nie widać tych mięśni, ale jesteście szczupłe, redukcja nie ma dalszego sensu na przykład u Was, wówczas polecam po prostu wejście na utrzymanie i treningi siłowe.
Skutkuje to również rekompozycją, która będzie spalała nam tkankę tłuszczową, a po prostu trening siłowy będzie sprawiał, że masa mięśniowa będzie rosła. To wszystko jest oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego systemu żywienia, czyli przede wszystkim zależy od ilości spożywanego białka w ciągu dnia, którego wartość trąbię wszem i wobec, chyba jest na każdym filmiku, ale co? Powiem też teraz, 1,8 g do 2 g na 1 kg masy ciała to jest odpowiednia ilość białka. No i tak, jak u osób początkujących, ten wybór jest stosunkowo prosty i tutaj w większości właśnie wypadków to będzie w kierunku redukcji, no to u osób jednak średnio zaawansowanych, czy tam w ogóle z jakimś tam stażem już treningowym, no decyzja będzie troszeczkę bardziej skomplikowana, bo zależy od wielu, wielu czynników. Po pierwsze, jeżeli oscylujecie w granicach tkanki tłuszczowej między 17-25% lub wyżej nawet, no to jeżeli wyżej niż 25%, to oczywiście redukcja przede wszystkim, ale jeżeli jest to, oczywiście jeżeli się źle czujecie, bo no, nie ja Wam będę tutaj to ustalać, ja mówię tak ogólnikowo, jeżeli jednak jest to 17-25% i czujecie się właśnie niekomfortowo, bo jest to powiedzmy zdrowy poziom tkanki tłuszczowej i czujecie się tak nie do końca dobrze ze sobą, że chcielibyście zrzucić te 2-3 kilo, może nawet 5-7 i po prostu odsłonić bardziej mięśnie, wypracowane to ciało, no to oczywiście redukcja, powinniśmy wejść na redukcję i tego się trzymać. Jednak natomiast, jeżeli czujecie się przy poziomie tkanki tłuszczowej, nie wiem, 17-15% dobrze ze sobą, ale za to chcielibyście poprawić jakąś partię mięśniową. Jeżeli macie priorytet na przykład na zbudowanie większej siły, na zbudowanie większych pośladków, większych barków, większych pleców, wzmocnienie brzucha i tak dalej, to tutaj polecam Wam wejście na masę. Nie musi być to masa, gdzie przybierzecie tej tkanki tłuszczowej dużo, ja polecam tutaj racjonalną, stopniową masę. No i danie sobie na ten okres masy nie 2-3 miesięcy, a na okres budowania dajemy sobie nawet od 6 do 8 miesięcy, czyli pół roku ponad, aby poprawić tę sylwetkę, aby zbudować nasze słabsze partie i polepszyć. Także tutaj jest to dość ciężkie do określenia, bo dużo osób ma tak, i jest to problem wielu kobiet, że one powiedzmy mają te 20-22% tkanki tłuszczowej, chcą zrzucić, ale zarazem chcą zbudować tą pupkę, powiedzmy, czy chcą zbudować te barki, polepszyć masę mięśniową, powiększyć masę mięśniową. Wówczas trzeba po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie i ja bym tutaj też polecała wzięcie pod uwagę okresu w roku, czyli czy jest to okres, w którym mamy jakieś takie ważne wydarzenia, czy jest to okres, w którym jakby odsłaniamy więcej swojego ciała, co się przekłada na to, że chcemy jednak lepiej wyglądać. Jeżeli jest to okres, kiedy jest jesień, zima, ubieramy swetry, nie mamy za dużo wyjazdów na przykład, no bo to też zależy od pracy. Jeżeli akurat tak jak statystyczny Kowalski masz w tym okresie jedynie imprezę Halloween, wszystkich świętych ewentualnie, jeżeli nie obchodzisz, czy też święta Bożego Narodzenia, no to po prostu moim zdaniem powinnaś wybrać masę i też bym tak rekomendowała i skupić się na budowie po prostu tych słabszych partii i polepszeniu ich, a po prostu po nowym roku, luty, marzec, wziąć się po prostu za okres redukcji, który powinien być skondensowany w 3-5 miesiącach max, razem uwzględniając te diet breaki ewentualnie, jeżeli chodzi o 5 miesięcy. I wtedy na lato, czyli na okres, kiedy się więcej odsłaniamy, okres, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, mamy jakieś tam obozy, cokolwiek, wówczas odsłonić to ciało i odsłonić efekty także naszej pracy. Także tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to, to tutaj bym rozpatrywała także te okresy w naszym życiu, czy mamy jakieś wesele, imprezy, wydarzenia, na które chcemy lepiej wyglądać. Ukrywajmy, że redukcja w okresie zimowo-jesiennym jest ciężka. U nas aura pogodowa po prostu nie zachęca do ruchu, do wychodzenia na zewnątrz. Ciągły deszcz, pochmurna pogoda i tak dalej odbiera troszeczkę taką motywację do tego, żeby chociaż wyjść na dłuższy spacer z psem, z przyjaciółką, żeby po prostu pojeździć na rowerze, na rolkach. No nie da się często tego zrobić. Dlatego też tutaj fajnie jest to rozgraniczyć w okresach. Znowu okres masy latem może być ciężki właśnie przez to, że no zakładamy kłusę sukienki, shorty,
Mówię to tutaj oczywiście do kobiet. Gdzieś tam mamy krótkie, odsunięte ramiona, krótkie rękawki, więc jednak chcemy, żeby to ciało dobrze się prezentowało. No i nie mieć takiego poczucia, że no jesteśmy grube i grubsze po prostu. Chcemy się tym ciałem w jakiś sposób tam pochwalić i czuć się po prostu same dobrze ze sobą. Wkładamy jednak pracę, czas nad swoim ciałem. Pomijając fakt, no powinniśmy to lubić, ale po prostu, jeżeli poświęcamy czemuś czas, no to fajnie by było jednak mieć z tego jakieś dobre samopoczucie, fajne efekty. Dużo kobiet to właśnie uzależnia od wyglądu i od efektów wizualnych. Nie ma w tym nic dziwnego, no bo jesteśmy jednak oceniani przez ludzi, przez społeczeństwo na podstawie wyglądu, więc chcemy się podobać. Oczywiście, jeżeli jest mowa właśnie o takiej osobie, która ma tam 20, 22-3% tkanki tłuszczowej, chciałaby zredukować lub też poprawić zarazem inne partie, to jest jeszcze druga opcja, czyli utrzymanie wagi. Tutaj budowanie masy mięśniowej może być zdecydowanie cięższe i odleglejsze w czasie, jednak to będzie budowanie takiej jakościowej masy mięśniowej bez tej nadbudowy tkanki tłuszczowej, bo wiadomo, jeżeli jesteśmy na masie, to zbudujemy oczywiście masę mięśniową, ale także zbudujemy tkankę tłuszczową. Możemy je zbudować mało, ale zawsze ją zbudujemy, tak żeby się nie zalać, ale zawsze ta tkanka tłuszczowa będzie na wyższym poziomie niż była po prostu po redukcji, po tym jak wejdziemy na masę. Także jest też opcja, że tak powiem C, czyli utrzymanie, być na utrzymaniu, na zerze kalorycznym. Treningi wówczas powinny także być ciężkie, nastawione priorytetowo na dane partie, aby je poprawić. Spożywanie wówczas odpowiedniej ilości białka też jest bardzo ważne. No i właśnie, regularne treningi, konsekwencja i po prostu dążenie do tego celu. No i wówczas będzie nam łatwiej i szybciej o redukcję i możemy też ten okres utrzymania masy, powiedzmy utrzymania budowy masy mięśniowej, przeciągnąć troszeczkę w czasie i tą redukcję po prostu zacząć jeden miesiąc lub dwa później właśnie przez to, że będziemy mieć mniej do zrzucenia, przez to, że nie wchodzimy na masę, jesteśmy na utrzymaniu. Jednak tak jak mówiłam, no na utrzymaniu budowanie masy mięśniowej może być utrudnione w większości przypadków. No i to już trzeba tutaj sobie odpowiedzieć szczerze na pytanie, na ile chcemy dane partie poprawić, czy dajemy sobie na to trochę więcej czasu, czy ile chcemy to skondensować, bo tak to wówczas zrobić, warto zrobić po prostu konkretną masę i nie mówię konkretną, że dużą, tylko po prostu konkretną, fajnie zaplanowaną, jakościową masę. Jeżeli natomiast jesteście w takim etapie, że wydaje Wam się, że wszystkie Wasze partie są słabe, w sumie to byście chciały powiedzieć barki, plecy, pośladki, nogi, dosłownie wszystko, czyli tak jak większość kobiet, to pamiętajcie o tym, że często właśnie takie postrzeganie wychodzi z pewnej zależności, że my nie widzimy swojej sylwetki obiektywnie, to jest raz, a dwa, że ona jest zamglona. W momencie, kiedy jesteśmy jednak bardziej docięci, ja oczywiście tutaj mówię o nie zwykłej, przeciętnej osobie, tylko osobie, która już chce się bawić w kształtowanie sylwetki, to w momencie, kiedy jesteśmy bardziej wycięci, czyli mamy mniej tkanki tłuszczowej, po prostu widzimy efekty właśnie naszej pracy, czyli widzimy efekty, gdzie jest rzeczywiście masa w postaci mięśni, a gdzie jest masa w postaci tkanki tłuszczowej, bo oczywiście się ona nierównomiernie rozkłada jednak na naszym ciele i jest to zależne od każdego indywidualnie. Redukcja też jest fajna i przeprowadzenie takiej głębszej redukcji jest fajne właśnie po to, aby sobie szczerze określić, które partie mamy do poprawy, czyli czy to są plecy, czy to są barki, czy to są na przykład pośladki. Czy nasze pośladki to jest głównie tłuszcz, czy to są jednak mięśnie, bo to jest też bardzo często mylone po prostu ze sobą i po prostu sobie wówczas jasno określić dane cele i też zrobić to stopniowo. Nie możemy mieć priorytetu na wszystkie partie, bo się dosłownie zajedziemy na treningu, więc warto sobie obrać 2-3 partie priorytetowe, w tym jeżeli są to duże grupy mięśniowe, takie jak właśnie na przykład pośladki, tu mogą być tak, pośladki, plecy i barki. To jest naprawdę fajny priorytet, który nam się przyczyni do stworzenia figury klepsydry. Ale na przykład nie róbcie takiego czegoś, że będziecie miały, wiem, że u kobiet to jest rzadkie, ale na przykład klatę, plecy, barki, do tego będziecie miały jeszcze na priorytecie pośladki i mięśnie dwugłowe. No jest to, wszystko to wygeneruje Wam przeogromną objętość w ciągu tygodnia treningową, którą będzie bardzo ciężko utrzymać, wyrobić, a do tego będzie się przyczyniała do Waszego przemęczenia i może się odbić negatywnie na jakości Waszych treningów.
Także tutaj system małych kroczków nadal działa. Jeżeli chcecie sobie w tym roku ustalić priorytet na jakąś tam daną partię, to sobie wybierzcie 2-3 takie partie, a w następnym roku przy następnej masie czy na następnej okresie budowy, po prostu na utrzymaniu, jeżeli taką wybieracie, obierzcie sobie priorytet na 2-3 inne partie lub jedna będzie partia ta sama, a dwie inne kolejne. I po prostu przekładajcie jakby te swoje zamiary na realne cele. Co jeszcze chciałabym dodać, to tutaj odradzam obserwowanie profili, które są prowadzone w sposób taki nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Bo też nie wszyscy zawodnicy prowadzą profile w ten sposób. Są zawodnicy, którzy super prowadzą profile, motywują, pokazują zarówno okresy masy, jak i redukcji. Ten okres offu poza startami, jak i ten okres peak weeka, kiedy są wycięci w tej formie życia. Jednak, jeżeli są to profile, gdzie ktoś jest w formie 24 na dobę, przez każdy dzień w roku ma klatę na brzuchu i tak dalej. Raz, że tutaj jest wątpliwa jego naturalność i naturalne metody treningowe, jeżeli to jest kobieta zwłaszcza, bo kobiety nie są w stanie długo utrzymać bardzo niskiego BF-a. Druga i ważniejsza sprawa to jest to, że on takie profile zaburzają nam postrzeganie rzeczywistości i tego, jak naprawdę wygląda kobiece ciało. Wystarczy wyjść na plażę w ciągu roku i zobaczyć na przykład w ciągu lata, w ciągu wakacji, zobaczyć, jak wyglądają przeciętne kobiety. I te kobiety nie są brzydkie. I no, to, że ktoś ma wałeczek pod biustem, na brzuszku, na pleckach, to nie jest oznaka brzydoty. I bardzo nie lubię też, jeżeli zawodniczki, czy też... No tak, zawodniczki w głównej mierze, niestety ja się z tym spotkałam i bardzo mi się to nie podoba, jeżeli właśnie takie osoby, których, tak jak mówię, no wątpliwa jest naturalny trening, wypowiadają się w sposób negatywny o zwykłych kobietach, które na przykład ćwiczą nie po to, żeby być docięte przez cały rok, tylko po to, żeby dobrze się czuć ze sobą, mieć zdrowe ciało, przede wszystkim zdrowe ciało i po prostu polepszyć swoje samopoczucie i coś robić w życiu, dołożyć tej aktywności. Nie każdy się utrzymuje z tego, że zarabia własnym ciałem. Nie jest powiązane w tym w żaden sposób. I wymaganie tego, żeby po wyjściu na plażę każda wyglądała jak zawodniczka zdjęta ze sceny i miała kaloryfer, no jest trochę nad wyraz. I absolutnie jestem tego przeciwniczką, jestem zwolenniczką zdrowych, fajnych, kobiecych ciał, a nie wysuszonych, po prostu niezdrowych kobiecych ciał. Bo tak niski poziom tkanki tłuszczowej u kobiet nie jest zdrowy i będę to podkreślić na każdym kroku, bo ja tutaj walczę o to, aby być zdrowym, a nie tylko pięknym. Oczywiście to, jeżeli chcecie chudnąć, jeżeli chcecie przybrać masę mięśniowe w jakichś okolicach, to nie jest nic złego. Jeżeli chcecie mieć ten raz w życiu, chociaż zarys kaloryfera, też nie jest źle. Ja też przechodziłam takie etapy, też tak czasami mam, też na wakacje chciałabym być po prostu szczuplejsza i tak dalej. Jednak nie zapominam o zdrowiu w tym wszystkim, może jest to też związane z tym, jakie gdzieś tam się u mnie ukształtowało podejście przez ostatnie 10 lat w moim życiu. Ale, bo ja, że tak powiem, od małego nie miałam jakoś łatwo, jeżeli chodzi o zdrowie, dlatego no... Przywiązuję do tego bardzo dużą uwagę, doceniam to zdrowie i mam nadzieję, że też uda mi się Was do tego przekonać, że to nie estetyka ciała jest najważniejsza, jednak na pierwszym miejscu stawiamy zawsze zdrowie i pod tym kątem też powinniście zawsze rozpatrywać to, czy fajnie wejść na okres masy czy redukcji. Oczywiście mówię tutaj w momencie, kiedy macie w jakąś stronę zaburzoną wagę ciała, czyli albo macie niedowagę, albo macie otyłość lub nadwagę. Zdrowa masa ciała przede wszystkim, i tutaj nie mówię tylko o wychudzonych ciałkach, tylko także o zdrowo wyglądającym kobiecym ciele. Dobra, więc mam nadzieję, że sobie odpowiedziałyśmy razem na to, w jakim okresie teraz jesteście i jaką drogę powinnyście wybrać i co wybrać, czy masę, czy redukcję. Dajcie znać na dole, czy ten filmik Wam pomógł. Mam nadzieję, że tak, bo to naprawdę nie jest aż tak skomplikowane i to nie jest decyzja aż tak istotna i wiecie, tak super ważna. Najważniejsze jest to, żeby polubić to, co się robi, tą formę aktywności i ją doceniać i cieszyć się z efektów każdego dnia. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i miłego dnia.